Witam Cię serdecznie. Taki materiał nagram odnośnie tego, w jaki sposób pozbyć się poniekąd spamu na YouTubie. Z tego względu, że wygrywam stosunkowo dużą ilość wideo i cały czas gdzieś tam się borykałem ze spamem, taką z głupimi komentarzami niepotrzebnymi. Nawet nie chodzi o komentarze związane z tym, czy, nie wiem, z czyjąś opinią na dany temat, ale po prostu ze spamem typu kliknij tutaj w link, tutaj napisz do mnie i bla, bla, bla. Teraz chciałbym Ci pokazać przykład takich komentarzy. To jest przykład z jednego tylko postu, tutaj coś tam o kryptowalutach i tutaj coś tam pisze znowu, że tutaj linki, tu linki, tutaj linki, tu linki. To jest po prostu prawdopodobny spam, jak to ocenił tutaj YouTube. Natomiast chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób tutaj poniekąd można się tego pozbyć. Klikamy, gdzie jest zakładka społeczność oraz ustawienia społeczności. Tutaj będzie kilka fajnych kwestii. To jest jeden z moich kont i tutaj masz informacje, zablokowane słowa, to sobie dokładnie tutaj o co tutaj chodzi, ale jeżeli takie słowa się będą pojawiały po prostu, to YouTube poniekąd będzie blokował tego typu komentarze. I tutaj masz też taką możliwość zadania sobie, żeby blokować komentarze z linkami, tak? I wtedy tego typu komentarze właśnie będzie trafiało do potencjalnego spamu. Co tutaj dalej jest? Tutaj mamy informacje, to są właśnie dwie bardzo ważne kwestie. Komentarze do Twoich nowych filmów i tutaj komentarze na Twoim kanale. Tutaj możesz sobie ustawić, aby wszystkie komentarze były zezwalane. Możesz sobie ustawić, żeby część komentarzy było po prostu moderowane, czyli sprawdzane. Czyli dla przykładu, to jak tutaj widzisz, ja tu mam komentarze do sprawdzenia. Okay. I tutaj mam informację o tym, czy 3 dni temu dodane. Super, świetny przekaz, dziękuję bardzo. Tak? I wtedy sobie taki komentarz mogę dać zatwierdzić. Tak? Natomiast część z tych komentarzy tutaj, jeżeli coś kliknę, tutaj klikam, żeby wszystkie się pojawiały, no to wtedy będą się pojawiały wszystkie. Oczywiście one poniekąd będą tam też moderowane. Tutaj mamy możliwość połączenia z opinią komentarzy, tutaj mamy taką opcję w wersji beta na ten moment, czyli przesyłaj potencjalne nieodpowiednie komentarze do sprawdzenia, tak? Czyli tutaj te komentarze, które system sprawdzi, że one są potencjalnie nieodpowiednie, będą do sprawdzenia. W każdym razie tutaj, jeżeli potem widzisz prawdopodobny spam, co ja robię, to zaznaczam tutaj sobie wszystkie i albo usuń, albo zatwierdzę, jeśli zatwierdzam. Zgłoś spam, to jest jakby jedna opcja, ewentualnie mogę tutaj zgłoś spam lub naruszenie, ukryj komentarze tego człowieka na grupie. Mogę to w taki sposób to został usunięty, mogę to zrobić z wszystkimi naraz. Jeżeli chodzi tutaj o komentarze do sprawdzenia, to tak samo tutaj mam kilka opcji. Jeżeli po prostu kiedyś opublikowałeś jakiś komentarz, albo nie wiedziałeś o tym, że go opublikowałeś i gdzieś tam się tutaj pojawił, tutaj w tej zakładce, również w komentarzy, masz tutaj możliwość usunięcia tego komentarza, zablokowania, tak? Ukrycia wszystkich komentarzy danego użytkownika. Tutaj jest też fajna opcja, zawsze zatwierdzaj komentarze tego użytkownika. Oznacza to, że jeżeli masz jakiś tam znajomy, którzy tutaj komentują na bieżąco coś i wiesz, że to są Twoi ludzie, którzy gdzieś tam wspierają Ciebie i nie wrzucają jakichś tam niepotrzebnych rzeczy, linków partnerskich, klikasz tutaj i wtedy ich komentarze będą cały czas zatwierdzane z automatu. Tutaj są też dodatkowe takie opcje. Tyle tak naprawdę, więc tutaj w tych dwóch zakładkach do sprawdzenia prawdopodobny spam to jest taka zapora, którą możesz stosować w swoich wideo, jeżeli je nagrywasz, a przy większość ustawień znajdziesz właśnie ustawienie społeczności. Tyle ode mnie, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, trzymaj się, cześć, łapkę w górę, jeśli pomogło Ci to, dało jakąkolwiek wartość.